tutaj zapraszamy. Świeć, świeć, tak, tak. Już można zaczynać? Witam, jestem, nazywam się Adam Małecki, jestem organizatorem manifestacji Łódź przeciwko ACTA. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby bronić ostatniego bastionu wolności słowa. Tym ostatnim bastionem wolności słowa, który chce nam odebrać po raz kolejny rząd. Tym razem jest internet. Straciliśmy już telewizję. Telewizja jest bardzo stronnicza. Teraz chce nam się zabrać internet. Także zebraliśmy się tutaj oczywiście ponad podziałami politycznymi. To jest jedyna oficjalna dzisiejsza manifestacja. Mamy nadzieję, że cały przebieg manifestacji będzie spokojny. Czekam na Państwa pytania. Jakie działania, co chcecie osiągnąć? Jutro ma być przez polskiego ambasadora w Japonii podpisana umowa ACTA. Czy nie jest za późno? Oczywiście umowa będzie najprawdopodobniej podpisana jutro, ale jak pan wie, następnie musi ją przegłosować Sejm, a następnie Parlament Europejski, także nic nie jest stracone. Możemy swoim dzisiejszym tutaj aktywizmem przekonać i rząd, i może przekonać media, że ACTA są niewłaściwą ustawą, są ustawą godzącą ewidentnie w wolność słowa, ograniczającą nasze prawa obywatelskie w kraju demokratycznym. To właśnie powiedzmy, dlaczego ACTA jest złym przepisem? Co jest najbardziej niepokojące w tych przepisach, które w ACTA się znajdują? Niepokojące najbardziej dla mnie jest to, że obowiązki prokuratury i policji przerzucane są na koncerny internetowe i w tym przypadku to oni stają się jakby taką policją internetową i mogą zamykać blogi oraz serwisy internetowe bez właściwie wyroku sądu. Premier Donald Tusk mówi, że w Polsce nic się nie zmienia, są przepisy chroniące prawa autorskie i ta ACTA to jest tylko luka, która nie jest... Skoro nic się nie zmienia, to po co ją wprowadzać? To jest pytanie, to jest tak zwana rozkminka polityczna, takie hasło krąży na Facebooku. Po co wprowadzamy ustawę, która podobno nic nie zmienia, jak twierdzi Donald Tusk? A co dalej? Jutro zostanie podpisane, będziecie protestować? Akcje, tak jak mówię, będziemy cały czas prowadzili akcje i w internecie, i na ulicach miast, bo jak widać, to będzie nasze jedyne rozwiązanie na manifestowanie swoich poglądów, ponieważ w internecie tego nie będzie już można niedługo robić. Będziemy dalej chcieli wpływać jako społeczeństwo, jako naród, na naszych polityków, aby nie ratyfikowali umowy ACTA. Organizujecie jako? Organizujemy jako mieszkańcy Łodzi. Proszę Państwa, chcę jeszcze powiedzieć, że tak... Zapraszamy tutaj w momencie. Maciej czekało. Chcę też powiedzieć, że tak zwane piratowanie w internecie oczywiście jest problemem. Ale może tu mała sugestia dla naszego leniwego rządu. Może nie przyjmować przepisów, które płyną do nas z góry, a może jakaś mała inicjatywa, żeby zmniejszyć cen tych płyt CD, które są tak często ściągane przez internet, a których cena jest nieprzystępna dla zwykłego, szarego obywatela. Dziękuję. Dziękuję. Adam Małecki. Mam jeszcze jedno pytanie. To szybciutko, ponieważ musimy zaczynać. Nie, nie jesteśmy szantażystami. Ja akurat nie jestem hakerem internetowym, a przypuszczam, że o to panu premierowi chodzi. Jestem zwykłym mieszkańcem Łodzi. Nie jestem żadnym szantażystą. Szantażystą jest osoba, która próbuje nas zaszantażować i społeczeństwo i ukrócić nasze manifestacje społeczne na ulicach polskich miast. To właśnie, to padło pytanie, co dalej, to jest pierwszy rozdział, ta dzisiejsza manifestacja tutaj na pasażu Schillera. Co później, cyklicznie, co tydzień, co dwa? Gdybyśmy zdradzili swoją taktykę, bylibyśmy słabi, także proszę przygotować się na niespodziankę. Dziękuję bardzo. Dzięki.